Cześć, tu Sylwia z Poker Break. Znajdujemy się w kasynie Kartacz w Ostrawie. Po mojej prawej Zbyszek. Zbyszek, skąd tutaj przyjechałeś? Przyjechałem wraz z grupą przyjaciół z Bielska, z Simonem, z Sycem, z kolegą Michałem. To duża grupa. I skąd przyjechaliście? Z Bielska i z Cieszyna. Przepraszam, zapomniałem jeszcze Krici i Kaco. I wszyscy grają w tym jednym turnieju? Tak, dokładnie wszyscy. Rywalizacja jest duża, a powiedz, skąd twoje zainteresowanie pokerem? Ach, to taka trochę dziwna sytuacja, pomimo mojego dosyć dużego wieku, 42 lata, to znalazłem się w takiej grupie młodych ludzi, którzy naprawdę są pasjonatami pokera i zarazili mnie jakieś 2 lata temu. Na początku w ogóle zero sukcesów, cały czas dostawałem pogardę od tej młodzieży, ale potem poznałem takiego kolegę, który nazywa się Janek, wszyscy go znają jako Pawulon BB, dał mi kilka pierwszych wskazówek i pierwsze sukcesy przyszły za tym. Sukcesy pierwsze? To czym możesz się pochwalić? No mówię, takie małe sukcesy, bo jeżeli chodzi o Bielską Ligę Pokera, udało mi się kilka razy wygrać. W Lidze Wiślańskiej, pochwalę się, grałem pierwszy raz w Mastersie, co było dla mnie dużym sukcesem. Jeżeli chodzi o pokerowe roomy, to gram przeważnie na PokerStarsach. Tam wszyscy mnie znają pod nickiem Duchu72. Można zobaczyć, nie jestem jakimś wyjątkowo dobrym graczem, aczkolwiek swoje małe, drobne sukcesy mam. No to ja Ci gratuluję tych wszystkich drobnych, małych sukcesów. Jakie plany na najbliższe pokerowe? Czasy, tak? Jeżeli chodzi o plany, no bardzo chciałbym jechać z chłopakami do Pragi. Nie wiem, czy to się mi uda, ponieważ obowiązki zawodowe na to nie pozwalają. Natomiast nie ukrywam, że bardzo się ucieszyłem, jak zostałem zaproszony przez Syca i przez Simona do Rozwadowa, gdzie miałem możliwość uczestniczenia w side eventach do German Poker Tour. Niestety nie udało się, aczkolwiek nauka na przyszłość jest duża. Kibicowałem im niesamowicie. No wrażenie po kasynie, po w ogóle atmosferze super, super, naprawdę super. A jak tutaj atmosfera? No nie jest to mój pierwszy raz, kiedy goszczę tutaj w Ostrawie. Udało mi się tutaj nawet dojść wraz z Simonem do stolika finałowego w Półmelonie ostatnim, więc zobaczymy, jak będzie tym razem. Ostatnio zająłem 6. miejsce, no Simon zajął 3. miejsce. Miejmy nadzieję, że tak samo zakończymy i ten turniej. No super, jak nie lepiej. Jak ogólnie oceniasz organizację turniejów tutaj właśnie w Kartacz? Jeżeli chodzi o Kartacz, no jest naprawdę wysoki poziom, w ogóle atmosfera tutaj panuje niesamowita. Przyjeżdżamy tutaj dosyć często, regularnie, także większość ludzi już nas zna, aczkolwiek no, kasyno w Rozwadowie jest niesamowite. To muszę podkreślić, to było moje pierwsze duże takie kasyno, super, ale tutaj bardzo dobrze się czuję. A jak Ci idzie w dzisiejszym turnieju? No lekko ponad stak początkowy, myślę, że początkowa faza, jakoś to będzie, zobaczymy. No będę trzymać kciuki. W każdym razie życzę Ci mocno powodzenia. Pozdrawiasz kogoś jeszcze? No pozdrawiam Jasia, pozdrawiam grupę pokerową z Pszczyny i Zimono i pamiętaj, masz tu przyjechać. No i wszystkich, którzy są pasjonatami pokera. Dziękuję. Zapraszamy wszystkich pasjonatów pokera. Do zobaczenia. Cześć.